Jestem Jiufen. Za mną jest góra, która nie przewyższa jakoś szczególnie gór świętokrzyskich, ale jest dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o wejście, zwłaszcza o tej porze, bo żarleje się z nieba i szybko bardzo się człowiek męczy. Obok parkingu znajduje się cmentarz. Te nagrobki są dużo bardziej rozbudowane w porównaniu do tego, co mamy u nas na cmentarzach w Polsce. Niektórzy ludzie nazywają je apartamentami duchów. Stanowią silny kontrast dla malowniczego krajobrazu rozciągającego się obok nich. To wejdzie jakieś 30 minut wchodzenia. Zabrałem dwie butelki wody, powinno to wystarczyć. Z racji tego, że jest 34 stopnie ciepła na zewnątrz. Super selfie na tle cmentarza i oceanu. Wystarczy przejść kilka kroków, by naszym oczom ukazało się Morze Wschodniochińskie. Oddziela ono Tajwan od Japonii, Korei czy Chin kontynentalnych. Sama trasa nie jest bardzo wymagająca. Głównie składa się z kamiennego bruku bądź też ze schodów. Jesteśmy blisko miasta, więc dzikie zwierzęta tutaj nie występują. Jedynie ten kot domowy, który dziki był tylko po prostu z charakteru. Z powodu wysokiej temperatury, nawet tak nieskomplikowane zwierzęta jak gąsienice szukają schronienia wśród cieni liści. Nie jesteśmy nawet w połowie, aż czuję, że cały jest mokry. Wydaje się ze mnie strumieniami. Jiufen miało swoje złote lata, ale również takie, w których nie prosperowało. Dosłownie złote, bo w tutejszych kopalniach wydobywano ten szlachetny metal. Wydobycie złota trwało do lat 70. ubiegłego stulecia. Miasto podupadło do tego stopnia, że stało się scenerią dla filmu dramatycznego Miasto Smutku. Tytuł doskonale obrazuje, jak wtedy mogło wyglądać Jiufen. Tematyka filmu osadzona jest w czasach Białego Terroru, o którym opowiadałem przy okazji filmu o parku 228. Jest kilka miejsc, gdzie można zatrzymać się i odpocząć w cieniu. Ale przez większość drogi tak idzie się w żarze. Teraz jest godzina 15:30, więc słońce już jest trochę niżej i nie leje się żar z nieba, więc można czasem odsapnąć. Pierwszy pit stop. Większość altanek ma taki kształt. Zbudowany na podstawie ośmiokąta. Nostalgicznie przedstawione miasto w filmie zachęciło wielu turystów do przyjazdu tutaj, co ożywiło je. Ja już wbiłem pół litra i drugie pół nie chcę marnować na wchodzenie do góry. A widzę, że nie damy rady po prostu wejść, jest za gorąco. Na dodatek ciemne chmury zaczęły zbierać się nad naszymi głowami. Dlatego nie chcieliśmy czekać na ulewę.
Schodząc w dół, poszliśmy jeszcze jedną boczną ścieżką. I nie żałowaliśmy, że zaryzykowaliśmy. Czasem opłaca się zejść z głównej drogi, właśnie od takich widoków. Chiński to bardzo logiczny język, dlatego też nazwa nie wzięła się z księżyca. Jiao Fen dosłownie oznacza 9 kawałków, 9 porcji. I chodzi o daninę, którą należało zapłacić, jeżeli wpływało się do portu, 9 rodzinom, które mieszkały w tej miejscowości, w tej wiosce w tamtejszych czasach. Nie zabierzesz skarbów, które skrywają w sobie te kopalnie. Ale za to możesz kolekcjonować chwile, które przeżyjesz wchodząc tutaj. I nie musisz już wybierać morze czy góry. Wszystko masz w jednym miejscu. A kolejną falę nowych turystów, tym razem zachęconych filmem animowanym Spirited Away, miasto doświadczyło w roku 2001. Sukces filmu jeszcze bardziej rozpromował miasto i od tej pory zaczęło utrzymywać się z turystyki. Do Jiao Fen głównie jedzie się po to, by zobaczyć starą ulicę, Old Street. To już koniec tej przygody, ale nie koniec opowieści o Jiao Fen. W osobnym odcinku opowiem o klimatycznej starej ulicy, Old Street w Jiao Fen oraz potrawach, które można tam spróbować.